Cześć, jestem Aleksander Turek, jestem lekarzem związanym z Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Podczas dojrzewania nasze ciała dynamicznie się zmieniają. Rosną, pojawiają się męskie i żeńskie cechy, pojawia się często trądzik, u dziewcząt pojawia się miesiączka. Bardzo często nie mamy większego wpływu na to, jak ukształtują się nasze ciała. Mamy za to wpływ, jak my będziemy podchodzić do tych zmian. Warto pamiętać, że wygląd jest tylko małą częścią obrazu całej osoby, jaką jesteśmy. Niestety wiele z nas uważa wygląd jako najważniejszą sprawę, którą powinno się zajmować. Otaczające nas elementy sprawiają, że odbieramy obraz idealnego ciała, do którego powinniśmy dążyć. Takie ciało idealne oczywiście nie istnieje. Smartfony, billboardy, social media, czy nawet produkty w sklepach promują nienaturalne sylwetki z przekazem, że powinniśmy właśnie takie ciała mieć. Niestety tajemnica za tymi wymarzonymi ciałami jest często bolesna. Bardzo często zdarza się, że na sesjach zdjęciowych wybierane jest jedno zdjęcie ze 100 ukazujące i uwydatniające akurat tą idealną sylwetkę. Zdarza się też, że modelki i modele przed sesjami zdjęciowymi przesuwają granice swoich ciał do granic możliwości poprzez odwadnianie, stosowanie środków przeczyszczających czy nadmierne ćwiczenia fizyczne. W końcu grafika komputerowa może błyskawicznie zmienić rozmiary, cały wygląd ciała w mgnieniu oka na życzenie operatora. Całość składa się na kreację niemożliwego i nienaturalnego ciała, które jest promowane jako takie, do którego powinniśmy dążyć. Nie ma co się oszukiwać. Problem niewystarczającej akceptacji swojego ciała dotyczy głównie dziewcząt i kobiet. Wiele kobiet zmaga się z problemem nierealnych wymagań wobec ich ciała. Niestety również wiele kobiet zmaga się z tym problemem, że są postrzegane jedynie poprzez pryzmat swojego wyglądu. Często prowadzi to do obniżenia samooceny i kreowania błędnego koła, często prowadzącego do kryzysu zdrowia psychicznego. Mężczyźni i kobiety mogą wspierać swoje matki, siostry, córki, koleżanki ze szkoły czy pracy. Wsparcie może polegać na zapewnieniu, że wygląd nie jest dominującą cechą, która mówi o tym, jaką jesteś osobą. Zdrowe ciało pozwala na spełnianie się w tych rolach życia, które chcemy pielęgnować. Życie rodzinne, przyjacielskie, zawodowe czy rozwijanie hobby wcale nie musi pokrywać się z rolą modelki. Warto pamiętać, że kryteria zdrowego ciała określają nauki o zdrowiu, a nie smartfon czy billboard. Często posiadanie ciała jak zakładki nie wiąże się ze szczęściem. Często zdarza się, że osoby z atletyczną albo bardzo szczupłą budową ciała nie akceptują swojego wyglądu. Być może, aby świetnie poczuć się we własnym ciele, bardziej niż kolejna wizyta na siłowni, pomoże Ci wizyta u psychoterapeuty. Dzięki.